Cześć, tutaj Mateusz Grzywiński. W tym filmiku chciałem przedstawić Tobie 5 phrasal verbs, które uratują Tobie życie podczas rozmowy telefonicznej, Skype'a, telekonferencji. Tak więc zapraszam. Przede wszystkim, czym są phrasal verbsy? Phrasal verbs to są takie dwa słówka połączone, które osobno znaczą coś innego i razem połączone znaczą coś innego. Teoretycznie mamy tutaj czasownik i partykułę, ale nie zajmujmy się teorią. Przejdźmy od razu do praktyki. Wszyscy znają phrasal verbs z takich dwóch właśnie zwrotów. Pierwszy to stand up, czyli wstań, a drugi to sit down, czyli usiądź. Więc po tej małej gimnastyce możemy przejść do tych 5 zwrotów, które uratują Tobie życie podczas rozmowy telefonicznej z jakimś zagranicznym kontrahentem. Pierwszy to think something over, czyli przemyśleć coś. I jest to wspaniała forma, takie ten phrasal do użycia, jeśli coś rozmawiamy, jesteśmy nagle w tym momencie, że jesteśmy pod ścianą i chcemy powiedzieć, pozwól, że coś przemyślę i odezwę się za jakiś czas. I wtedy możemy powiedzieć, let me think it over, czyli pozwól, że to przemyślę. I w ten sposób Twoje życie zostało uratowane, telekonferencja może trwać dalej i kontrahent nie zerwie z Tobą umowy. Drugi phrasal verb, który uratuje Tobie życie, to speak up, czyli mów głośniej. Och, ile razy rozmawiałeś, ktoś mówił bardzo cicho albo daleko od mikrofonu, ledwo co go słyszałeś i nie wiedziałeś, jak powiedzieć, żeby mówił głośniej właśnie w taki trochę fajny sposób. Więc speak up znaczy mów głośniej. W użyciu w zdaniu możemy I'm sorry, could you speak up? I can't hear you. Czyli przepraszam, czy mógłbyś mówić głośniej, ponieważ nie słyszę tego, co do mnie mówisz. Trzeci phrasal verb, który uratuje Tobie życie podczas rozmowy telefonicznej, to call back, czyli oddzwonię. Jeśli jesteś w sytuacji, że nagle, nie wiem, jest alarm przeciwpożarowy, coś się dzieje, szef do Ciebie przychodzi, jest jakaś sytuacja awaryjna albo po prostu nie masz odpowiedzi na pytanie, które Ci zadano, możesz powiedzieć, I'm sorry, I will call you back, czyli przepraszam, oddzwonię. I w ten sposób Twoje życie zostało uratowane po raz kolejny. Czwarte użycie phrasal verb to go ahead. Czyli proszę bardzo, rozpocznij, mów pierwszy, jeśli będziemy tutaj używać tego zwrotu właśnie podczas rozmowy albo telekonferencji. Więc wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy w pewnym szachu, nie wiemy co powiedzieć i mówimy go ahead, czyli takie ty idź pierwszy, go first. I w ten sposób uratowano Twoje życie. Piąte użycie phrasal verb to look something up, czyli coś sprawdzić. I to może się przydać bardzo często i uratuje Tobie na pewno życie podczas rozmowy. Zadano Ci pytanie, wiesz, że gdzieś znajduje się w którymś mailu odpowiedź na nie, ale niestety tak na szybko nie powiesz. Wtedy możesz spokojnie użyć tego sformułowania i powiedzieć let me look it up, czyli pozwól, że to sprawdzę. I w ten sposób uratowałeś właśnie swoje życie. A teraz bonus. Szósty phrasal verb, który na pewno uratuje Tobie życie, musisz go znać w każdej sytuacji. Brzmi on look out, czyli uważaj. Przykładowo wali się drzewo i ktoś krzyczy look out. To nie znaczy po prostu popatrz jak ładnie przyroda wygląda wokół Ciebie, ale look out, czyli uważaj, uciekaj, zabieraj się stamtąd. I często jest używane z takim dużym wykrzyknikiem. To było 5 plus ten jeden bonusowy phrasal verbs, które uratują Tobie życie podczas rozmowy albo telekonferencji na Skype'ie czy przez telefon. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, proszę zostaw lajka pod tym filmikiem oraz subskrypcję na YouTube. Możesz oczywiście też się ze mną skontaktować, umówić na lekcje online przez Skype'a albo stacjonarnie. Wszystkie informacje są w opisie, tak więc pisz śmiało i pouczymy się więcej phrasal verb oraz zrobimy sobie może nawet kilka takich symulacji rozmowy
telekonferencji, które pomogą Ci w realnym życiu, tam gdzie jesteś, w Twojej pracy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.